Jesteśmy na placu Solidarności. Człowiek Solidarności jest w naszym ruchomym studio, studio Piechur na placu Solidarności. Lech Wydrzyński, Stoczniowiec, człowiek Solidarności, człowiek, który pamięta i który wie wszystko i na temat stoczni, i historii stoczni, i kto co i kiedy ukradł. Panie redaktorze, oczywiście, no wiem, no przeżyłem tutaj tyle lat, że nie jestem w stanie, żeby tego zapomnieć jako pracownik i wiem, kto ukradł. No to jeżeli mówimy o ukradzeniu tego przemysłu stoczniowego w Szczecinie, to były rządy SLD-PSL, nie? Leszek Miller wtedy był premierem, Jacek Piechota ministrem gospodarki, a Wiesław Kaczmarek ministrem skarbu, nie? To są te jakby trójca podstawowa, która wymuszała, czy próbowała wymuszać na ówczesnym zarządzie Porty Holding, Piotrowskim i Kwiecińskim i tak dalej, po to, żeby poddała się ich reżimowi, nie? A jak się nie zgodzili, no to prywatnemu się nie pomaga, tylko tak jak w Stoczni Gdańsku zrobili, doprowadzili do upadłości. Teraz jesteśmy na placu Solidarności. To jeszcze jedno pytanie. Z kim stoi Magda Uchaniuk? Panie redaktor, Magda Uchaniuk stoi z panem ówczesnym. Wtedy, kiedy działaliśmy, był radny Andrzej Karol. To był radny, który miał projekty wspólnie razem, żeby na Radzie Miasta przeforsować powrotu holdingu do rzeczywistości, do tego miejsca, na którym mieliśmy. To znaczy pierwsze w Europie, piąte w świecie. Razem wspólnie z Piotrowskim mieli tam założony plan, to wszystko żeśmy prowadzili. Nie? Tak, my dokładnie te lata świetności pamiętamy i to o nich często przypominamy, jak jesteśmy w Szczecinie. Pan Andrzej Karut, były radny miasta, który te czasy świetności też dobrze pamięta. Znaczy, bardzo dobrze pamiętam. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jestem człowiekiem, który robi wszystko od roku 2002, kiedy zniszczono tą świetność, żeby ją przywrócić. Po pierwsze, działałem na rzecz połączenia Solidarności 80, Solidarności 100, tak jak się mówi, tej setki, żeby współpracowali i to się stało. Potem już jako radny, a więc niejako 5 lat po zniszczeniu Porty Holding, doprowadziłem do stanięcia sprawy Solidarności jako w pewnym sensie siły, która mogłaby odrodzić. Chodziło konkretnie o pana Andrzeja Antosiewicza, świętej pamięci, którego ulica jest też z mojej inicjatywy w pewnym sensie jako radnego w Szczecinie. I prawie się udało. To znaczy, była sesja, pan Andrzej już był chory, ale przewodniczący obecny dzisiaj też pan Mieczysław Jurek. Piękna sesja. I wtedy po raz pierwszy spotkałem jednego z dwóch największych geniuszy w świecie, w przemyśle stoczniowym. Byłego prezesa Porty Holding, pana Krzysztofa Piotrowskiego. Miałem z nim wiele spotkań, wiele godzin rozmów. I rzecz polega na tym, że on przedstawił wspaniały program, jak odrodzić stocznię. Wtedy to było bardzo na czasie, bo pani Nelly Kress z ramienia Unii Europejskiej chciała zniszczyć stocznię nową, czyli zamknąć w pewnym sensie, żeby ją sprywatyzować. No ale przecież Porta Holding była prywatna i miała coś więcej w sobie, 35% tak zwanego akcjonariatu pracowniczego. Żaden zakład w Polsce tego nie miał, tej klasy. To była piąta stocznia w świecie, dwie koreańskie, dwie japońskie i stocznia... I pierwsza w Europie. Jedyna w piątce. W piątce jedyna w Europie. Nie było po tym już nigdy, ale ten geniusz, z drugim geniuszem, którego poznałem dużo później, obecny doradca pana marszałka do spraw właśnie przemysłu stoczniowego, pan Ryszard Kwidziński, to jest drugi taki geniusz. Na klasę światową nie ma takich więcej. No, to był zastępca Piotrowskiego. I oni postanowili nie z piątego miejsca skoczyć na pudło, a może na pierwsze. I ze 100 milionów złotych zrobili coś takiego jak Porte Petrol, żeby się zająć razem z Orlenem dystrybucją gazu poza mafią rosyjską. I bez szczegółów, bo nie mamy czasu. Wykończono Modrzejewskiego, prezesa Orlenu. Znana historia.
I zrobiono tak, żeby wykończyć również stocznię. To się udało? Tak, udało się zablokować kredyty, ale zrobiono to w tak perfidny sposób, wie pani, że trzeba muszę o tym powiedzieć, tak? Dwóch ludzi miało w tym udział, największy. Pan Miller, ówczesny premier, i pan Piechota, minister gospodarki. Zaproponowali panu Piotrowskiemu, żeby właśnie z członkami zarządu pojechali do Warszawy, że oni im zrobią spotkanie z bankami, żeby udzielić, rząd udzielił kredytu. Bo zrobiono taki myk, jak wykończono zarząd Orlenu, że nie można dać kredytu w stoczni, chociaż miała 500 milionów, wiadomo, majątku w gotówce i w sprzęcie, drugie 500 milionów, no ale kredyty muszą być, oni mieli straszne zamówienia. No mówię, to była potem 23 duże statki, trzeba sobie wyobrazić, w jednym roku. Oceaniczne statki. Wsadzono ich do samochodu pod Poznaniem. Policja, więzienie, zniszczono zarząd, oskarżono o szalbierstwa. Ja usłyszałem w grudniu 70, już nie będę mówił nazwiskami szczegółów, że Piotrowskiemu zamarzyło się być szejkiem naftowym. Haniebne pomówienie i kłamstwo. I była szansa, pojawiła się, kiedy przyszedł PiS. I ja byłem twórcą, powiedzmy, nie ukrywam, wrócenia do pomysłu holdingu, tylko teraz już nie z Portą Petro, która w tej chwili jest Balthemem. I tylko z Azotami. I podjąłem rozmowę z panem już nieobecnie związanym wiceprezesem. I Azoty wyraziły zainteresowanie tą sprawą. Rozmawiałem z moim kolegą, ówczesnym radnym, kiedy było to spotkanie, o którym mówiłem, znaczy stoczni, późniejszym wojewodą, teraz jest w ścisłym zarządzie krajowym Azotów. Też wyraził zainteresowanie. No i ten wielki holding ciągle czeka i jeszcze jest ciągle nadzieja, zwracam się do gospodarzy, czyli do rządu. Wróćmy do tego, bo inaczej zmarnujemy coś niebywałego, a jest szansa, żeby zrobić coś więcej niż promy, coś więcej niż korwety, mieczniki, ale przede wszystkim coś więcej niż to, co jest teraz, bo teraz nie ma nic. Wiemy, w Szczecinie jesteśmy od wielu lat gośćmi, opowiadamy tę historię. Z panem Krzysztofem Piotrowskim także rozmawialiśmy. Mogą państwo wysłuchać tych długich rozmów na portalu wnet.fm, a w tym telegrafie w licznym skrócie, w tej pigułce opowiedział nam o historii, o tej nadziei, że taki holding jeszcze może istnieć. Holding może istnieć. Z wielkim uśmiechem, z pięknym uśmiechem mówi to pan Andrzej Karut, były radny miasta właśnie tutaj. Uśmiechowany jest również osobą, z którą rozmawiam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zapraszamy na koncert, zapraszamy na to, żeby być z nami tutaj w Szczecinie, a ja teraz znowu przesyłam swój głos i znowu przesyłam głos do mikrofonu. Tak, do mikrofonu żółtego. Lech Wydrzyński jest przy tym żółtym mikrofonie. To może krótko, dlaczego stocznia szczecińska zaczęła się nazywać stocznią Wulkan? Stocznia Szczecińska Wulkan obecnie tą nazwę ma, ponieważ po tym całym przejmowaniu, nieuprawnionym oczywiście, przejmowaniu tego majątku, przyjęła nazwę Stocznia Szczecińska, którą mieliśmy przed holdingiem, a ponieważ ta nazwa została zastrzeżona, to decyzją sądu zostali zmuszeni do zmiany nazwy. Więc wrócono do niemieckiej nazwy Stocznia Szczecińska Wulkan. I teraz tak to trwa. Panu z tego powodu jest przykro? No bardzo jest mi przykro, bo ponieważ jeszcze mając w aspekcie te nazwy niemieckie, przywracanie dosyć często w tym mieście, no to jest przykre, że wracamy do niemieckich nazw, a po drugie jakby nie było polskich innych nazw, których na przykład postacie jakieś polskie, żeby imieniem tych, żeby to było, nie? Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no przypisywanie się jako Stocznia Szczecińska, to jest to na wybieg, można powiedzieć, trochę ad hoc, bo ponieważ nic wspólnego ta Stocznia Szczecińska Wulkan ma z przemysłem stoczniowym. Kiedy był pan po raz pierwszy w życiu tutaj na tym placu? Na tym placu po raz pierwszy to był 70 chyba bodajże drugi rok. 70 chyba drugi rok, tak. Drugi albo pierwszy nawet.
A od kiedy pan pracował w stoczni? Akurat ja pochodzę z takiego, że w tym czasie, kiedy były strajki grudnia 70, na tym terenie mój brat pracował w stoczni i siostra i oni w tych zdarzeniach brali udział, nie? A ja do Szczecina przyjechałem w 74 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Lech Wydrzyński.